spacerując po centrum Akaby, uwagę przykuwa sklep z pięknym rękodziełem położony obok meczetu. Napis sugeruje, że jest to miejsce promujące ręczną, artystyczną pracę jordańskich kobiet. Oczywiście wchodzimy do środka i umawiamy się następnego dnia na rozmowę z jedną z pań, które tu pracują. Dżohut al-Ayadi, bo tak nazywa się to miejsce, to jedno z dzieci fundacji księżniczki Basmy, siostry poprzedniego króla Jordanii Husajna. Wśród wielu form jej działalności charytatywnej jest wspieranie kobiet z lokalnych środowisk, w dużej mierze pochodzących z rejonów pustyni Wadi Rum i okolic Akaby, a także promowanie ich rzemiosła i pracy artystycznej. Choć w sklepie możemy znaleźć także oryginalne rękodzieło kilku mężczyzn. Mogliśmy się dowiedzieć nieco, jak działa ten sklep i sama organizacja. Mamy około 30 kobiet zrzeszonych w 6 stowarzyszeniach oraz 6 mężczyzn. Oni wszyscy są wspierani przez Fundację Księżniczki Basmy, siostry poprzedniego króla, ciotki obecnego. Zarówno każda z tych kobiet, jak i mężczyźni specjalizują się w konkretnych produktach. Jest to m.in. biżuteria, wyroby z wełny, pamiątki związane z Jordanią i wiele innych rzeczy, które możecie tu zobaczyć. Jest m.in. mężczyzna, który robi butelki z piaskiem. Mamy też mężczyznę, który jest naprawdę specjalistą w swojej dziedzinie. Robi na przykład takie wielbłądy. To jedyny taki człowiek na Środkowym Wschodzie, który wykonuje takie produkty. Używa do tego sznurka, przekładając go do środka i na zewnątrz. Nasz sklep skupia głównie kobiety z południa Jordanii, m.in. z okolic pustyni Wadi Rum. Fundacja wspiera kobiety, które rozpoczynają swoją działalność, uczą się najpierw artystycznego rzemiosła, potem pracują i wykonują rozmaite przedmioty. Po tym jak skończą, pomagamy im wycenić dany produkt, ustalić taką cenę, która będzie akceptowalna. Pracują w domu, bo chodzi o to, żeby kobieta była wolna i miała czas na tworzenie produktu. My go potem sprzedajemy i zajmujemy się marketingiem w jej imieniu. Co 3 miesiące dzwonimy do nich i wręczamy im czek na sumę odpowiadającą sprzedaży ich wyrobów. Fundacja wspiera nasz sklep, bowiem te panie nie płacą podatków, w związku z czym pieniądze ze sklepu wędrują bezpośrednio do nich. Of them, they cannot even earn their 90% z tych kobiet nie są niezależne. Jeździmy do szkół, na uczelnie i wiele z nich dostaje pracę. Nawet jeśli któraś nie może znaleźć odpowiedniej dla siebie pracy, wytwarza własne produkty i może znaleźć wiele organizacji, które jej pomogą, wesprą w dalszej nauce i w sprzedaży jej wyrobów. Niektóre kobiety z okolic pustyni Wadi Rum i innych regionów Jordanii także zaczynają kontynuować swoją edukację, a po jej ukończeniu zaczynają wykonywać rozmaite produkty. Najlepiej pokażę, na przykład te tkane torby. One mają także fundację o nazwie DC Women Cooperative, zrzeszającą kobiety, które zajmują się ceramiką. To są właśnie ich produkty. Mamy także 5 młodych dziewcząt, które zaczęły malować i robić zdjęcia, a także piszą. Tu jest na przykład krótka historia po arabsku i angielsku. To jest chyba najbardziej znana historia. Mówi o pierwszym doświadczeniu palenia tytoniu przez młodą dziewczynę z pustyni. Tu warto dodać, że palenie w kulturze Beduinów było zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Niektóre z tych młodych kobiet malują i potem piszą do tego krótką historię. Tak więc zajmują się także pisaniem. Sklep promuje także zdrową żywność i produkty bezglutenowe. Trudno było znaleźć produkty bezglutenowe, trzeba było jechać do stolicy, do Ammanu. 3 kobiety utworzyły organizację, którą nazwały Al-Hayat, co znaczy życie. Zaczęły produkować własną żywność bez glutenu. Zamieszczamy te informacje o nich także na naszym profilu facebookowym.
Teraz żywność dostępna jest tutaj w Akabie i odkrywamy, że jest naprawdę wielu ludzi zainteresowanych tym tematem i duże zapotrzebowanie na te produkty. Wśród nich jest między innymi chleb, słodycze i ciasteczka bezglutenowe. Sprzedajemy je także w dyskoncie 50% taniej. Dotyczy to osób, które mają problemy zdrowotne i mogą spożywać tylko takie produkty. Kiedy rozmawiałyśmy, w sklepie wylegiwał się kot. Przy okazji dowiedziałyśmy się, że w Akabie działa także stowarzyszenie zajmujące się ochroną przyrody i opieką nad bezdomnymi zwierzakami. Uliczne koty i psy można spotkać w Jordanii na każdym kroku. Tak, mamy tutaj kota i mamy też organizację, która nazywa się Al Rabe Society. Ją także utworzyło kilka kobiet, które zaczęły przygarniać bezdomne psy i koty z ulicy i tworzyć dla nich schroniska. Niektóre z nich poddawane są sterylizacji i kastracji. Niestety trzeba to robić, żeby zmniejszyć ich populację. I jest wielu współpracujących weterynarzy, którzy przyjeżdżają do schronisk i wykonują te zabiegi bez zapłaty. Za darmo, naprawdę. Wysyłamy także dzieci, które je karmią i bawią się z tymi zwierzakami. Mamy 6 kotów, którymi się zaopiekowaliśmy, a ta kotka pojawiła się w naszym sklepie w maju. Teraz jest cudownym członkiem naszego teamu. Zwraca uwagę naszych klientów. Myślę, że wita ich w naszych progach. She's one of the team, and she came, when she saw the customers came, I think she told them, welcome. To stowarzyszenie sprzedaje te mydełka. Są tu także ulotki ze szczegółową informacją na temat działalności organizacji. Zysk ze sprzedaży wspiera utrzymanie schronisk, programy edukacyjne. Nasze spotkanie pokazało, że w Jordanii też dużo się dzieje. Kobiety coraz częściej aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i artystycznym. A za tydzień wyruszymy na pustynię Wadi Rum.